26 czerwca, w trzeci dzień, gdy jest objawienie na górze, wszyscy schodzą. Maria Pawłowicz idzie jakby przed wszystkimi. I ona wywróciła się. I gdy podnosi się, nagle widzi Matkę Bożą, ale nie już radosną, piękną, uśmiechniętą, ale płaczącą. Sama Maria Pawłowicz mówi, że widok matki płaczącej po prostu był bardzo przykry. I Maria wypowiada najważniejsze słowa tutaj w Medjugorje. Pokój, pokój, pokój. Pokój musi zapanować między Bogiem a człowiekiem, także pomiędzy ludźmi. I to jest tak naprawdę cały cel jej tu przyjścia. I te wszystkie środki, te kamienie, które mówiliśmy, te duchowe, czyli modlitwa, post, spowiedź święta, najlepiej codzienna msza święta i spowiadanie się sercem, tak, coś wymieniłem, i czytanie Słowa Bożego, rozważanie, mają prowadzić nas do pokoju Bogiem, z drugim człowiekiem i sobą samym. Ona, która przychodzi jako kraljica Mira, czyli Królowa Pokoju. Pokój, który jest zachwiany, ale Maryja, gdy jest wojna w Iraku, jeszcze przed tą wojną w Jugosławii, mówi na pytanie, jak to jest, Maryjo, że jest tyle wojen. Ona powiada, najpierw wojny rozpoczynają się w sercach, a potem dopiero to się tylko uzewnętrznia. Maria, która przychodzi, mówi, że pokój jest zachwiany, ponieważ szatan chce zniszczyć nie tylko człowieka, on chce zniszczyć wszystko, całą planetę. Chce zniszczyć przede wszystkim rodziny. To jest główny cel jego uderzenia. Bardzo dużo tu jest Koreańczyków, oczywiście z Korei Południowej, no mają się o co modlić. Dużo jest Koreańczyków, którzy wyemigrowało do Kanady. Spotykam ich tu często w nocy. Mówi się tak, nasz naród jest taki modlący się i w ogóle najlepszy. Koreańczycy tutaj naprawdę przebijają wszystkich, jeżeli chodzi o pobożność i stałość takiej modlitwy. Wciąż trwają, w miejscowości pisze się Naju, czyta się po koreańsku Natsu, objawienia Matki Bożej właśnie w Korei Południowej. Nawet ta pani Kim spotkała się na zaproszenie, przyjechała papieża Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II dał jej komunię świętą, przemieniło się to w krew, nie? Chrystusa. Z 5 stycznia 1987 roku, gdy rozpoczyna się cykl orędzi miesięcznych, Maryja mówi, że każdy w planie Boga ma określone zadanie i cel i jest ważny. Ale żeby rozpoznać ten cel naszego życia i żebyśmy byli szczęśliwi, musimy go rozpoznać tylko i wyłącznie na modlitwie. Ona nam w tym dopomoże. I zaraz 25 lutego, miesiąc później, mówi, jednak nikt szczęśliwy nie może być, żyjąc w grzechu. Najpierw Maria mówi, zostawcie całe zło swojego życia w konfesjonale, w Trybunale Miłosierdzia i idźcie za mną, żyjąc z moimi rodzicami, a będziecie szczęśliwi tu na ziemi i ze mną w niebie, wychwalać Boga. I to już powiedziała 25 maja 1987 roku, w roku, w którym Jan Paweł II ustanawia rokiem maryjnym.